dzisiejszej Polsce zdobycie wykształcenia nie stanowi już takiego problemu jak kiedyś. Posiadanie dyplomu absolwenta szkoły wyższej stało się powszechne. Inaczej jest w Azji Centralnej, gdzie na drodze edukacji wciąż stoją przeszkody ekonomiczne i społeczne. Mieszkańcy Azji Centralnej należą do młodych społeczeństw. Prawie 50% populacji regionu to osoby do 24 roku życia, czyli potencjalni uczniowie oraz studenci. Republiki Azji Centralnej odziedziczyły po ZSRR rozbudowany, jednak nieefektywny system edukacji. Kryzys transformacyjny pogłębił istniejące już wcześniej problemy. Niskie kwalifikacje nauczycieli, niewielkie wynagrodzenia, zbyt mała ilość podręczników szkolnych. Podstawową trudnością związaną z edukacją w Azji Centralnej jest kwestia jej dostępności. Zaledwie 15% dzieci w regionie objęta jest wychowaniem przedszkolnym. Do szkół ponadgimnazjalnych trafia już tylko 50% młodzieży w Tadżykistanie czy 65% w Kazachstanie. Ograniczenia sfery edukacyjnej wynikają w największej mierze z powodów ekonomicznych. Powszechnym zjawiskiem w regionie jest praca dzieci. Często władze państwowe wspierają ten proces. Na przykład w Uzbekistanie młodzież i studenci obowiązkowo wysyłani są ze szkół na zbiory bawełny. Osobnym problemem jest tzw. wtórny analfabetyzm. Osoby słabo wykształcone, pracujące fizycznie, tracą umiejętność czytania i pisania. To zjawisko pogłębiają reformy językowe w niektórych krajach. Na przykład Uzbekistan i Turkmenistan wprowadziły zmianę zapisu swych języków z cyrylicy na alfabet łaciński. Najostrzej te trudności widoczne są na wsi, gdzie żyje zdecydowana większość mieszkańców regionu. Tutaj kryzys objawia się zamykaniem szkół oraz brakiem kadry pedagogicznej. Względy ekonomiczne nie pozwalają też na wysłanie młodzieży wiejskiej do szkół w miastach, co dotyczy zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Lepsza sytuacja panuje w miastach, gdzie poza gęstszą siecią szkół obecne są ośrodki akademickie. Najważniejsze uniwersytety współpracują z uczelniami z Europy czy USA, co podnosi poziom kształcenia. Podjęcie nauczania w nich wymaga jednak dużych nakładów finansowych, gdyż edukacja ta jest odpłatna. W ostatnich latach rośnie ilość studentów z Azji Centralnej kształcących się za granicą. Korzystają oni zarówno z programów stypendialnych we własnych państwach, np. program Bolaszak w Kazachstanie, oraz zagranicznych, np. programy stypendialne polskiego MSZ.